Dzisiaj 10 ciekawostek na temat nowego serialu Lab. W ramach spoileru powiem wam, że kilka bohaterów serialu 19+ oraz szkoły będzie tam grało. Dla zainteresowanych premiera serialu odbędzie się w poniedziałek 15 lutego o godzinie 17 na kanale TVN. Powtórki serialu będą następnego dnia o godzinie 13:50. Lab to skrót od słowa laboratorium. W serialu zagra parę znanych osób serialu 19+, Szkoła oraz Szpital. Marcin Dąbrowski, znany z roli Oskara Prusa w serialu 19+, oraz Szkoła. Kaja Sosnowska, znana z roli dr Dominiki Gajdy w serialu Szpital. Co ciekawe, pani Kaja wcieli się w rolę z jednej z laborantek. Radosław Cabala, znany z roli reżysera Iwony i Melanie z 19+. Oraz można było go zobaczyć w starszych odcinkach Usterki. Łażej Wyka, znany z roli Damiana Wojtasa w serialu Szkoła. Serial Lab będzie opowiadać o kryminalnych śledztwach, m.in. morderstwa, zaginięcia czy porwania. Nowy hit TVN-u ma zastąpić na stałe w ramówce serial Szpital. Laboratorium będzie kierowała inspektor Maria Scheiner. Głównym śledczym będzie Kuba Rawicz. Jak okazuje się, nie tylko śledztwa będą tematem przewodnim tego serialu, ale widzowie w trakcie oglądania poznają życie prywatne oraz charaktery bohaterów. Serial jest nagrywany w Krakowie. Wielką zaletą tego serialu będzie, że co odcinek będą nowe wątki, bez kontynuacji jak w 19+, Zakochani po uszy czy Pierwsza miłość. Także na nudę na pewno nie będzie można narzekać. Serial Lab ma profil na Facebooku oraz Instagramie, a w serialu wystąpią